Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w drugim już odcinku Kendall na Uniwersytecie. Kendall właśnie ćwiczy prezentowanie swojej prezentacji na zaliczenie, a ja wam coś pokażę. Tutaj widzę, że ludzie chodzą i nawet słuchają ją. Coś ważnego mam wam do pokazania. Jak wiecie, ostatnio pokazywałam wam akademik, w którym mieszkała Kendall i powiem wam, że no niekoniecznie on mi się podobał i postanowiłam, że zrobię swoją wersję tego akademika, taką bardziej, która mi się podoba i uważam, że będzie bardziej funkcjonalna. Także teraz możecie zobaczyć, jak on wygląda tak z góry i przeprowadziłam się do tego drugiego jednak i może pokażę wam każde pomieszczenie po kolei. Oj, tam się ktoś kąpie. I tak, tutaj przesunęłam tę windę. Mamy tutaj też skrzynkę na listy, a po drugiej stronie syp i termostat, chociaż nie wiem, czy tu musi być włączony. Łazienka, jak pamiętacie, była tutaj na środku, ale ja zrobiłam to w ten sposób, że tutaj mamy kabiny, normalne kabiny, takie wybudowane przeze mnie, a tutaj mamy prysznicę. Oczywiście, gdybym zamknęła te ściany, no to tutaj możecie zobaczyć, że wygląda to po prostu tak. Takie malutkie. Czy ktoś weźmie ten brud? Pięknie. Nie, myślałam, że weźmie. Brud zostawił, coś innego wziął. No i tak, tutaj były właśnie łazienki. I ja stwierdziłam, że troszkę to przerobię. Może wam też jeszcze tutaj podniosę na chwilkę ściany. Tu jest taka dziura, ponieważ z tej strony niestety musi dojść pani sprzedawczyni. Tutaj są kanapy, takie kąciki i w ogóle tak jak mogliście zobaczyć, są jakieś obrazki w liście, takie kolory jesieni, bo studia chyba mi się kojarzą, wiecie co, z jesienią, bo tak jesienią się zawsze zaczynało. No i tutaj mamy tą stację, na której można zamawiać jedzenie. Tylko wcześniej miałam komunikat, że można dopiero od 17, a teraz można już o tej godzinie, no nie wiem, no nieważne. W każdym razie tutaj mamy małą kuchenkę, nie kuchenkę, Boże, tutaj jest mikrofalówka, kuchenka mikrofalowa, ale tutaj mamy małą lodówkę. Mamy to, gdzie można zamawiać jedzenie, więc fajnie, że sobie nie gotują, a wiecie, a muszą zapłacić, żeby zjeść, chociaż tutaj ktoś coś zrobił. Ja to generalnie schowam do lodówki, jak widzicie. Tutaj natomiast, jak widzicie, są długie stoły, przy których można jeść, ale też niektórzy odrabiają tutaj lekcje. Jeżeli przejdziemy sobie dalej, tylko tak, Kendall, ty się nudzisz, to może coś zrobisz, żebyś się nie nudziła. Odrabiaj może lekcję wstęp do psychologii, bo jak wiecie, ona studiuje psychologię. I tutaj jest jej pokój. Nie wiem, co prawda, co tutaj robi ten Rua. Zgodnie z waszymi podpowiedziami zablokowałam drzwi i teraz mogą wchodzić tylko współlokatorzy i Kendall, więc chyba mieszkamy z nimi. Kendall, łóżko jest to różowe. I właściwie nawet zmieniłam, że te pokoje są trzyosobowe. Zaraz wam zresztą pokażę każdy może. Tutaj mamy taki pokój, gdzie właśnie brakowało mi takich pomieszczeń, gdzie będzie można, bo ja wiem, spędzać czas w towarzystwie, robić coś ciekawego, studenckiego. Wiem, że są pewnie tam jakieś bary i tak dalej, ale no brakowało mi, że tego nie było w akademiku. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, żeby nie tylko studiami żyć, tylko też imprezami. Tutaj mamy beczkę i słuchajcie, może tutaj zrobimy to. Weź kubek z sokiem, ale one są zepsute. Czy możesz to sprzątnąć wszystko? Sprzątnij to i to. I tu są takie opcje jak na przykład napełnij kubki sokiem, wykonaj stójkę na beczce z. Więc to sobie zaraz spróbujemy z jakimś tam Tomaszem, bo tylko chyba jego zna. No i z tego pokoju wspólnego, o ten posprząta może, super. Okej, zobaczymy, może nam zaprezentuje to teraz. Nie wiem. Chyba nie. Poczekajcie, to jeszcze raz może odklikniemy to. Zgoda? O, coś się będzie działo, słuchajcie, także jestem mega ciekawa. Ale mega, słuchajcie, wow! Świetne! Oj, o matko, OMG! Chyba się musi tego nauczyć. I co tutaj mam? Oj, zniknęło to. Beczkowy sukces. Aha, no nie zauważyłam, żeby to był sukces. No i chyba tego soku tutaj z tego, co widzę, ubyło. Tutaj mamy też jakieś głośniki, można sobie, wiecie, potańczyć. Tutaj też jest stanowisko do karaoke. Tutaj jest pokój taki typowo męski, bym powiedziała, więc może tutaj przydzielę łóżka. O, może tak sobie zrobimy. Będziemy brać jakiś mężczyzn, żeby mężczyźni mieszkali razem. Następny tutaj. I tego tutaj damy... Może tego. Tu jest jeszcze pokój kolejny i tutaj są dwa kolejne łóżka, więc o, chyba ten nie ma jeszcze łóżka przyznanego, więc temu damy to, a to damy
Temu, tak. Tutaj z kolei mamy stół do ping-ponga, więc Kendall może by sobie zagrała w ping-ponga, sok-ponga. Wow. Chcę to zobaczyć. Przeciwko. Nie wiem komu. Może tej dziewczynie? Niech będzie. Tutaj też jest takie graffiti, o, coś ten deseń, gazetki do poczytania ewentualnie. Nie wiem, czy można to czytać, nie, tylko obejrzeć. No nieważne. To graffiti nie znika, mimo że tutaj ściany przymknęłam, ale mamy tutaj też siłownię, jak widzicie, jakieś bieżnie, jakieś. O, super to będzie, Boże, chcę to zobaczyć. Jak to się nazywa, nie pamiętam, ale tutaj mamy jeszcze worek do boksowania. Zobaczmy. Nie trafiła. I jakieś puchary naszych studentów. Kendall, teraz ty. I Kendall idzie na swoją stronę i patrzymy. Trafiła! Wow, trafiła! Może przyspieszymy dziewczyny? O, musiała się napić! Wow! Ale mega, musiała się napić, bo przegrała rozdanie. I pora na Kendall. Strasznie wam trochę długo schodzi to, zanim podejdziecie. O! Kolej Kendall. I też nie trafiła, więc kto teraz pije? Bo nie znam zasad tej gry. Żadna chyba nie pije w takim razie, skoro obydwie przegrały. O, tej się udało. Ty masz na imię, dziewczyno? Krystyna. I teraz o, Kendall się musiała napić. Aha, bo chyba grałem do momentu, aż ktoś przegra? Nie wiem, nigdy nie grałam w sok ping-ponga. I Kendall się udało. Zostało im po jednym kubku, czyli decydujące starcie, ale strasznie długo ta gra trwa. I straszne jest też to, że one jak przegrają, to co jakiś czas zaczynają płakać łzami, rzewnymi łzami. Jakby to nie wiadomo, co się działo po prostu. Zobaczymy. O, nie udało się. Zaraz się Kendall w ogóle zleje. No, patrzcie, płacze łzami. Jakby nie wiadomo, co się działo. Po prostu szok. Okej, nie wiem, dlaczego ona przegrała i nie wypiła. O, patrzcie, trafiła Kendall. Czy teraz tamta się napije? Czy musi odrzucić piłeczkę z powrotem? Ale powiem wam, że strasznie długo to trwa. O, koniec na chwilkę. Może, o, idź się wysikać. Strasznie długo to trwa. Wygrała z wynikiem 4. Ostateczny wynik 4 do 3 to jakieś brudy. Trzeba. Matko Święta, co ty zrobiłaś? Ja to ukryłam. O nie, bo na tej parceli musi być chociaż jedna kabina, taka wiecie, z tego dodatku. Ja tak ją elegancko schowałam. Szafkę, żeby nikt nie zauważyła. Ona siadła w szafce. No nie, muszę pilnować, żeby to się więcej nie wydarzyło. Dobra, to teraz sprzątnij te śmieci. A ja jeszcze raz dokończę, że na tyle poświęconego czasu, to naprawdę bardzo mało jej zabawy urosło. Wręcz momentami było, że ta zabawa spada. Upłakała się dziewczyna. Także, no, tak powiem wam, ten ping-pong tak słabo, trochę średnio, jakbym miała to podsumować. Tu jakiś burgerowy hamburger. Kto to znowu zrobił? Maciej Kurek. Skąd to jedzenie się bierze u nas? Nie wiem właściwie, ale jak ktoś przynosi i daje za free, to spoko. Będziemy, przynajmniej dzięki temu trochę zaoszczędzimy. Także smacznego Kendall. Jak widzicie, tutaj sobie ludzie siadają. Tamta pani poszła, ale fajnie, bo Krystyna to nie pani. To nie będzie, że to nasza koleżanka. Jedna z jedynych koleżanek. Także przywitajmy się, podziękujmy za grę, bo to jest chyba ta sama. No i dokończę oprowadzanie. Wróciliśmy już prawie pod samą windę. I tu jest jeszcze jeden pokój dwuosobowy, oddzielony taką. O, zobaczcie. Może tak się troszkę przysunę. O. Możecie zobaczyć taką ścianą, więc fajnie jest troszkę intymności, mimo że pokój jest wspólny. Tamta głodna, możesz sobie coś jeść, bo my jej przerwaliśmy chyba w zamawianiu czegoś i teraz biedaczka jest głodna. Resztę rzeczy będę chowała do lodówki, żeby się nie marnowało. I powiem wam, że jakiś tutaj przystojniaczek sprzedawca Cameron, może przyjaźnie go powitajmy. Jest już dosyć późno, ale przyjechałam z naszą Kendall do biblioteki. Mamy już czwartek, prawie 23. I mamy po prostu dosłownie ostatnią chwilę, żeby napisać i oddać pracę semestralną. Także ja już tutaj zjadę ścianami na dół i zbliżymy się do naszej Kendall, która pisze tę pracę. U nas w akademiku nie ma komputera, więc musiała biedna przyjechać tutaj. I do wyboru były, nie wiem czy teraz będę mogła wam pokazać, zadania na kursy, praca semestralna i można było albo pisać, wiecie, samodzielnie, albo oddać splagiatowaną pracę. No i chyba liczyć na to, że się mu to nie wyda. W każdym razie Kendall stara się to zrobić samodzielnie i dam wam znać, kiedy skończy. No i już, skończyła pisać wstępną wersję pracy. Może dalej nad nią pracować albo oddać ją w obecnym stanie. No to może coś jeszcze tutaj porobimy. Zadania na kursy, praca semestralna, oddaj, redaguj. No to redaguj. Oczywiście, jeżeli jest taka opcja, no to próbujemy. I ta nasza taka makieta,
Ta prezentacja na ten drugi kurs jest też już gotowa, więc jutro będziemy próbować ją wygłosić. I Kendall jest bardzo zmęczona, ale kazała mi tutaj wykopać jeszcze jedną skałkę. I już praca została napisana i mieliśmy komunikat właśnie zadania na kursy, praca oddaj, że tekst już nie będzie lepszy, że ewentualnie możemy, wiecie, tam przyswoić materiał, ale tekst już sam w sobie jest, no, najlepszy, jaki może być, więc Kendall ostatkiem sił wraca do biblioteki. I tu Wam chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo pytaliście na przykład, dlaczego zrobiłam naszej Kendall zero na koncie i też w sumie chyba jestem winna wyjaśnienia, jak to się stało, że rodzina właśnie Kendall była bogata. No jak wiecie, ojciec nie żyje, został zabity przez matkę Kendall, to wiedzą osoby, które oglądały Niebezpieczne marzenia. No i matka jej dostała dożywocie, więc wszystkie pieniądze, powiedzmy, że przypadły właśnie Kendall. Ale ona, jako że chciała zacząć wszystko od nowa, to wyjechała na drugi koniec świata do uniwersytetu. I co już? Oddana? Zobaczymy sobie tutaj. Oddaj pracę. Wszyscy studenci muszą napisać pracę. Aha, no dobra, no to już mamy. Praca domowa ukończona i musimy jeszcze wygłosić tylko prezentację, co zrobimy sobie dzisiaj, tylko że później. To może ja kliknę, żeby wróciła już do domu i dokończę Wam resztę mojej opowieści właśnie już w akademiku. Jesteśmy już na miejscu. Mega jej się chce spać. Gdzie jest ten nasz pokój? Chyba tu? Nie tu. Z tej strony też nie, czyli z tej. Boże, jak w ogóle dużo ludzi tutaj dzisiaj chadza. Śpimy. Ja tutaj chciałam jeszcze te łóżka, które są tutaj, przydzielić. O, tam ktoś gra piłką, zaraz Wam to dokładnie pokażę. O, ta się z nami nie lubi, nie wiedzieć czemu. A może tutaj to damy Krystynie, a to łóżko damy, jak ta nas nie lubi, to komuś innemu. Może tej Meli Lani New. O matko. Tak, i tutaj jak widzicie jest też piłeczka. Coś takiego nowego się pojawiło i dzięki temu można rozwijać sprawność fizyczną. Kendall, o, poczekajcie, bo chcę Wam pokazać, jaką ma fryzurkę do snu. Proszę bardzo, takie warkoczyki, żeby jej włosy nie przeszkadzały podczas, wiecie, spania. I co Wam chciałam... O matko, wszystkie dziewczyny poszły spać. Co Wam chciałam powiedzieć, to właśnie ona jako cichy sponsor oddała wszystkie pieniądze na remont właśnie akademika, żeby żyło się nowocześniej, żeby mieli taką, wiecie, miejsca do wspólnego spędzania czasu. Także no, wszystko wydała i postanowiła, że od teraz zostanie może wieczną studentką, całe życie poświęci na naukę, zobaczymy. Ona już właściwie kończy spanko, zaraz pójdzie jeszcze zrobić siku, a tu patrzcie, ten gostek przyniósł całego świeżego kurczaka i generalnie można go jeść, więc ja naprawdę nie mam pojęcia, skąd oni biorą to jedzenie, ale tutaj Wam pokażę otwórz. I patrzcie, ile tu jest jeszcze świeżego jedzenia, które spokojnie można sobie jeść. Teraz się wzięła troszkę za sprzątanie, bo było dużo brudu. Czy ja tą resztę jedzenia mogę też schować? I tu też przyniósł ten Nowak. Nie wiem, czy on jest jakimś studentem kulinarii, czy cokolwiek. I po prostu cały czas gotuje, nie wiem. Ale tutaj widzę, że mamy zepsuty w ogóle, patrzcie na te widoki. Piękne są te wszystkie budynki. O, patrzcie, ten już napełnił i będzie nawet... Co on robi? A, nalewa do kubeczków. Fajnie, tylko że zużyłeś całe picie. Właśnie, może napijesz się? Nie, ty robisz sprzątni. Ale to jest świeże. Patrzcie, wzięła to i przestawiła. Może wypij to, bo to jest świeże. No. Co Wam chciałam powiedzieć, to że piękne jest to otoczenie w koło, tylko że większość tych budynków to są niestety atrapy. Tutaj można udzielać korepetycji. Złóż wizytę podczas dyżuru. Więc jestem. Aha. Bo właśnie ważna kwestia, bo mamy tą prezentację, dobra, to my już tutaj pitu, ale ja muszę tutaj się skupić bardzo intensywnie, bo tę prezentację może ona wygłosić tylko w godzinach chyba do 15 w dni robocze, więc chodź tutaj już Kendall, ja Cię tutaj, o, play, już może tego nawet nie pij, tylko dajcie jeszcze tutaj na szybko przebiorę, w coś takiego bardziej, o, może, zaraz, to jest Twój strój oficjalny, więc może tak, wiecie, musi być ładnie ubrana. Powiedzmy, że tutaj jakiś profesorek przyjdzie i... A gdzie ona idzie? A ona chyba wzięła to i chyba naprawdę wychodzi, idzie tam. Wiecie, idzie to wygłosić na... Boże, na uczelni. Więc dobrze, niech ona idzie i trzymajmy za nią kciuki. Okej, już po, jak widzę tam, ten pomnik jest ozdobiony tym razem czymś innym, co to ma być, nie wiem. I powiem Wam, że chyba nie było żadnego komunikatu, nie było. A tutaj w naszym planie prezentacja ukończona, praca domowa, wszystko ukończone, dni do końca semestru 4. I tak naprawdę nie mamy już co robić, bo nie mamy ani zajęć, ani prac domowych.
ani nic. Możemy się oddać tylko imprezie. No nic, kochani, nie mamy już za bardzo nawet co robić. Chciałam zrobić jakąś imprezę, ale trochę nas nie stać, więc zaraz tutaj naszą Kendall wyślę do jakiejś pracy dorywczej. Sprawdź ponownie o 8 rano, no to już jest 8 rano. Halo, proszę szukać pracy. O, bo chciałam. Oj, ale to mogłaś w sumie wyrzucić. Dobra, bo tutaj coś się zbagowało. Jakaś dyskusja, jakaś ta. Dziedziniec. Na dziedzińcu naszym, słuchajcie, to zaraz zobaczymy sobie to. Ale chciałam, żebyś szukała pracy dorywczej, ale to będzie ciekawsze. Dobra, wyrzuć. Aha, ty będziesz myć. No i zobaczcie, moi drodzy, jak to wygląda, tak jak ktoś złożył ofiarę. I możemy wziąć udział w jakiejś dyskusji. Na przykład, czy krowokwiaty to krowy, czy kwiaty. I przyda się umiejętność analizy i dyskusji. No spróbujmy, ciekawe. I z kim chcemy dyskutować? Może z Krystyną? To nasza chyba najbliższa koleżanka, o ile mogę tak powiedzieć. Niestety, moi drodzy, wcale nie mogę tutaj wziąć udziału, ponieważ ktoś mi już tutaj zajął to. Więc niestety, chyba że mogę, wiecie, jakoś tam tutaj coś wchodzą w ogóle ładnie ubrani ludzie i oni chyba tutaj, no nie wiem, oni chyba wiedzą, po co tu przyszli, my troszkę mniej. No nic, ja będę kończyła, bo jak zaczęłam właśnie mówić, tylko przerwało mi to wydarzenie, że sytuacja jest taka, że mój chłopak, czy tam narzeczony, wraca dzisiaj z Niemiec i po prostu no, nie będę mogła nagrywać, no bo moje całe mieszkanie jest tak małe, że nie mam gdzie go upchnąć, a bardzo, bardzo nie lubię nagrywać przy kimś, więc niestety będę musiała to zaraz zakończyć, ale to nic, jutro będziemy kontynuować, gdzieś go tam jutro wygonię, coś tam mu wymyśla do roboty, wiadomo, a na dzisiaj będę już kończyła, także mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, za dużo się nie działo, tak jak mówię, na razie sama dokładnie jeszcze nie poznałam tego dodatku, co mogę jedynie powiedzieć tak po przegraniu dzisiejszego dnia, że trochę mnie wkurza, że ona znika na te zajęcia. Bardzo byłoby fajnie, gdybym miała możliwość jakkolwiek w tym uczestniczyć, a nie, że ona tylko idzie i na nią czekamy. No ale no nic, także to by było na dzisiaj tyle. Widzimy się oczywiście jutro. Do zobaczenia i pa pa.